Cześć, z tej strony Szymon Krzewski, jest ze mną Przemek Stankowski. Witamy w naszym drugim odcinku Shortów Chirurgicznych, gdzie odpowiadamy Wam na najczęściej zadawane pytania. Dzisiaj opowiemy Wam o wiertłach, tak? Najczęściej do separacji czy do ekstrakcji używamy tych wierteł, które gdzieś są w gabinecie. Te, które najczęściej są nieużywane albo zostały, nikt ich nie chce używać, to wtedy dostaniemy je do ekstrakcji. I teraz, czy to jest dobre rozwiązanie? Tak, Szymon, jakich ty wierteł w ogóle używasz? Ostrych. Tak, tak. Tnących, tak. Tak, i to jest jedna pierwsza rzecz, że do ekstrakcji, tak samo jak do każdej innej procedury, powinniśmy używać wierteł ostrych, które są wymieniane co jakiś czas. My staramy się wiertła wymieniać po 10-15 ekstrakcjach na nowe. Wtedy wiemy, że one są efektywne. Pamiętajcie, efektywność nasza, to znaczy też czas, który poświęcamy na zabiegi, jest bardzo ważny zarówno dla nas, jak i dla naszych pacjentów. Pacjenci chcą spędzić jak najmniej czasu na naszym fotelu, więc stosując ostre wiertła możemy im to dać. A czy samo ostre wiertła to jest klucz do sukcesu? Jeden z kluczy do sukcesu, bo oprócz tego, że wiertło będzie ostre, fajnie by było jeszcze, gdyby to wiertło było właściwe. Bo każdym wiertłem przetniemy prędzej czy później ten ząb, spędzając mniej lub więcej czasu, ale odpowiednim wiertłem poświęcimy tego czasu mniej i pacjent szybciej zejdzie z fotela. Mamy z Przemkiem swoje takie top wybory, jeżeli chodzi o wiertła. Używamy bardzo podobnych wiertłem i polecamy Wam też te same wiertła do używania. Zazwyczaj startujemy zabieg z trzema wiertłami w naszym zestawie zabiegowym i są to... Pierwsze wiertło to jest wiertło do szlifowania zębów pod koronę. Ja uwielbiam wiertło z czarnym nasypem, a używamy go przede wszystkim do separacji korony, separacji odcinania korony i czasami separacji korzeni, jeżeli jest to możliwe. Następne wiertła to są różyczki i tutaj ważne jest to, żeby to były dobrej jakości różyczki z węglika spiekanego. I tutaj mamy dwie średnice, większą 1,8 mm około, mniejszą 1,2 mm. To są długie wiertła, które używamy na kątnicę przyspieszającą. Pamiętajcie, kątnica przyspieszająca daje naprawdę duże, duże przyspieszenie naszej pracy. Skraca czas pracy i pracujemy po prostu z lepszym efektem. I tak jak zawsze odpowiadam, macie kątnice przyspieszające gdzieś w swoim gabinecie. Najczęściej sprzedawane są one razem z unitami i możecie ich poszukać. Okaże się, że je gdzieś macie zakamuflowane i będą Wam pomagały w codziennej pracy. Tak, a w sytuacji, kiedy naprawdę musicie głęboko rozseparować korzenie albo musicie przeciąć jeden korzeń na dwie części, warto mieć długie wiertło, które pozwoli Wam dojść aż do samego wierzchołka. I tutaj link do zestawu i wierteł, z których my korzystamy, czy opis ich, wrzucimy w komentarzu pod tym wideo. Razem z naszym ulubionym wiertłem, najdłuższą choinką. Dokładnie. Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.